Robert, no ja nie mogę się nie zapytać o to, jak odnalazłeś się w roli ojca. No hardkorowo. Dzisiaj właśnie ze swoją kochaną jesteśmy tutaj. Córeczkę zostawiliśmy u babci. Niech trochę się pobawi, a tak to cały czas jest wesoło. No i drugi w drodze. Moje w szóstym miesiącu teraz ciąży, także nie śpimy za dużo. Powiedziałeś drugi, czy to oznacza, że będzie synek? Nie wiadomo, jeszcze powiem. Drugi powiedział, albo druga. No, może córeczka, może synek. Co będzie, to będzie. Nie będziemy tu się wybrzedzić za bardzo, nie? Ale macie już na przykład jakieś imię, jeżeli będzie to chłopczyk bądź dziewczynka? Jeżeli tak, to czy bardziej takie klasyczne, czy też może nieco innowacyjne? No nie, nie mamy imiona. To samo było z Gają. Dopiero za parę tygodni, jak się urodziła, imię wymyśliliśmy, bo myśleliśmy tamto, ale nic tak nie pasowało. Także tym razem tak, na spokojnie z imioną, jak będzie, to już wymyślimy na szybko. Wy będziecie mieli dość małą różnicę wieku pomiędzy dziećmi. To było zamierzone? No tak, będzie dokładnie rok, bo ten sam termin ma mniej więcej, jak było w zeszłym roku. Zamierzone nie, no to nie planujemy. Takie rzeczy się nie planuje. Jak się mówi, go by the flow. Jedziesz do przodu cały czas i to wszystko samo się jakoś okłada, nie? Czyli rozumiem, że odnalazłeś się w temacie tacierzyństwa. No dokładnie. A kto częściej wstaje do malutkiej? No i jak na przykład wygląda ten wasz podział obowiązków? No w nocy, no to Kaja najwięcej wstaje. Bo mleczko musi pokarmić, no a ja już więcej w dzień jestem dostępny.